Hej, hej, jestem Karmela i witam Was w przeglądzie małej paczuszki dla dzieciaków. Paczka jest mała, zawiera 22 nowe obiekty, ale za to jest cudna. Nie mamy tutaj wiele tych elementów, ale są boskie, są piękne, są maxi smacz, są bardzo dopracowane i powiem Wam, że mogłyby naprawdę swobodnie robić za taki dodatek prawdziwy, oryginalny od EA, bo obiekty są naprawdę rewelacyjne, a nawet nie wiem, czy nie lepsze niż niektóre, które mieliśmy w rozszerzeniach od EA. Tak, mogę tak śmiało stwierdzić, bo naprawdę są piękne. I zaczniemy sobie może od tej szafy. Ja wyjęłam sobie wszystko, ale nie są te meble ustawione w takiej kolejności, jak ją tu widzicie po kolei. Ułożyłam tak, jak mi było mniej więcej gdzieś tam wygodnie, żeby Wam to pokazywać. Zaczniemy sobie od szafy, a jeszcze wspomnę, że ściana z tyłu i podłoga są z gry, są chyba z podstawki. Wyjęłam to tylko po to, żeby było jakieś ładne tło i żeby nam się to wszystko pięknie prezentowało. Szafa jest cudna. Ja sama chyba bym kupiła taką szafę z chęcią do pokoju, albo mojego dziecka, albo nawet do mojego. Jeszcze tutaj te frędzelki są przepiękne, naprawdę. I kolorki, ach, no cudo. Wow, piękny fiolet, piękne nawet jaskrawe barwy nam się pojawiają. Klasyczne, ciemne drewno, jasne drewno, róż, granat, biel. Dla mnie jednak najważniejsze jest to, że mamy klasyczną czerń i piękną, klasyczną biel, więc możemy zrobić bardzo, bardzo takie stonowane, klasyczne pokoje. To jest po prostu piękne i to lustro, ach, cudo. Więc szafa to jest chyba moja ulubiona rzecz z tego pakietu. Dalej mamy piękne łóżeczko. Żałuję, że jest tylko w wersji pojedynczej, no ale to jest w sumie pokój dzieciaków, więc rozumiem, dlaczego jest pojedyncze łóżko. Ale gdyby było podwójne, to bym się nie obraziła, bo jest piękne, ma piękną ramę i jest cudne. Po prostu cudne. Podobają mi się też ta pościel, więc wszystkie kolorystyki uważam za bardzo udane i myślę, że gdybym sobie zostawiła, to bym często z tego pakietu korzystała. Nie wiem, czy sobie zostawię, bo zazwyczaj gram tylko z modami w trybie kas. Tych z trybu kupowania i budowania raczej nie używam, ale kusi mnie strasznie, żeby sobie tę paczkę zostawić, bo jest przepiękna. Dalej mamy taką pufę. Ojejku, ten kocyk z tym łóżkiem, jak to pięknie wygląda na tej pufie. Ten kocyk ma jeszcze takie pomponiki. Rozpływam się, jakie to jest piękne. O, dobra, to mi się bardzo, bardzo, bardzo podoba, naprawdę. O, uwielbiam. I uwielbiam też to, że mamy takie jaskrawe barwy. Nie tylko wszystko w pastelach, ale też i mocniejsze, jaskrawe kolorki. No to jest świetne. Kolejna rzecz to fotel. Taki zwykły do biurka, kręcony, biurowy, klasyczny, ale bardzo, bardzo taki stonowany i myślę, że to jest model, który też będzie pasować do praktycznie każdego pomieszczenia i do biura dla starszego Sima i do pokoju faktycznie dzieciaczka jako krzesło do biurka, takie wiecie, typowe. Chyba większość z nas z takich krzeseł korzysta, więc myślę, że fajny dodatek do tego biurka, które stoi obok. Jej, jakie piękne gałki! O kurczątko, jakie to śliczne! I uwielbiam za detale. Te naklejki, cudo, po prostu cudo. Czy te naklejki się będą zmieniać? Nie. Nie zmieniają się. Szkoda, żałuję, że nie zmieniają się gałki. Chyba, że gałki się zmieniają. Nie, gałki się chyba nie zmieniają. A może się zmieniają, ale tylko te guziczki na gałkach wydaje mi się, że się zmieniają. Bo tu mamy srebrne, a tu mamy na przykład takie brązowe. Także super fajnie, że to się zmienia. O, tutaj się te karteczki też zmieniają. Tylko się nie zmienia grafika na karteczkach, ale kolorki się zmieniają. Także mamy albo niebieskie karteczki, albo żółte karteczki. Piękne jest to biurko. Piękne, piękne. I wydaje mi się, że tu z tyłu mamy jeszcze tablicę korkową, do której będziemy mogli przyczepiać pocztówki. Jeżeli macie ten pakiet i testowaliście, to dajcie znać, ale tak mi się wydaje, że da się. I znowu cudo. Jest klasyczne drewno, jest białe drewno i jest czarne drewno, także uwielbiam, bardzo, bardzo mi się to podoba. Do tego mamy szafkę nocną, która też może służyć za taką małą szafeczkę na przykład w salonie, jest piękna. Mamy również te same gałki, co w biurku, więc wszystko do siebie pięknie pasuje. I trochę bardziej nowoczesną półkę, która chyba niekoniecznie mi dobrze się zgrywa z tymi klasycznymi meblami.
kolorami, ale do jakiegoś bardziej nowoczesnego zestawu jest przepiękna, jest fajna. Tutaj ten króliczek jest uroczy, jeszcze gdzieś jakieś książki mamy skitrane i jeszcze jakieś tutaj też książki z figurkami, także jeśli chodzi o półkę, to na plus, ale nie w połączeniu chyba z tymi meblami, przynajmniej nie dla mnie. Dalej przejdziemy sobie do... Nigdy nie pamiętam, jak to się nazywa. To ma swoją nazwę, a ja nigdy nie pamiętam, jak to się nazywa. W każdym razie to jest taki indiański namiocik dla dzieciaków. Myślę, że będą się mogły w tym bawić, bo chyba w którymś dodatku doszło, dodatku albo rozszerzeniu, może to był pakiet rozgrywki, nie pamiętam, doszedł właśnie też taki namiot i dzieciaki się chyba mogły w tym bawić, więc wydaje mi się, że tutaj też się będą mogły w tym bawić. A nie, to jest tylko otoczenie. Dobra, to trzeba by było przetestować, więc jeśli macie pakiet, to możecie mi też napisać, czy faktycznie to jest grywalne, czy one się mogą w tym bawić, czy to jest tylko element wystroju, ale jest przepiękny. Nawet jeżeli to jest tylko element wystroju, to jest po prostu przepiękny. Piękne, 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 piękne. I dalej mamy nowe zasłony, które są też bardzo eleganckie i będą pięknie uzupełniać. Właściwie to są zasłony z firanką, takie podwójne, grube, masywne i nieprzepuszczające światła zasłony. O, jaka ładna kolorystyka. I do tego pod spodem biała, delikatna firanka, więc no piękne, piękne, uwielbiam. I pięknie by się to komponowało naprawdę w wielu różnych wnętrzach. Och, jak mi czegoś takiego brakuje w mojej rozgrywce. No, kusi mnie, żeby sobie zostawić ten pakiet. Bardzo mnie kusi, żeby ten pakiet zostawić. Och, piękne, cudne. Dalej mamy miarkę. Myślę, że to jest coś bardzo popularnego, jeśli chodzi o pokoje dla dzieci. I często takie miarki możemy spotkać. Śliczne, urocze, bardzo dziecięce. I plakat. Plakat przyklejony taśmą. Też fajny, fajny gadżet z lamcią. To jest chyba lamcia, która później tam też się gdzieś nam pojawi, bo jest też maskotka w tym pakiecie z lamcią, także lamcia jeszcze będzie się tutaj pojawiać i mamy nowy dywan. Piękny, dziecięcy wzór, gwiazdeczki, kropeczki, księżyc nam się też tutaj pojawia i kolorystyka również cudna, świetnie pasująca do całego pakietu. I dalej przechodzimy, no można powiedzieć, do tych właśnie zabaweczek. Ale pierwsza rzecz to skrzynia na zabawki i skrzynia oczywiście pasuje pięknie do mebli, ta sama paleta kolorystyczna, ach, cudne, cudne są te rzeczy. Ale strasznie się biję z myślami, czy zostawić ten pakiet i to byłby chyba pierwszy pakiet, który bym sobie faktycznie zostawiła do trybu budowy i do trybu kupowania, bo tutaj raczej budowy nie mamy, ale do trybu kupowania. Jest przepiękny i bardzo bym go chciała. Ale wiem, że jak zostawię jeden, to później zacznę pobierać jak szalona i będę mieć zawaloną grę zawartością zmodyfikowaną, a chyba nie bardzo tego chciałam, no ale dobra, to już jest moja wewnętrzna rozterka, także nad tym się już pewnie będę zastanawiać poza odcinkiem, bo oczywiście jak zwykle rozgadałam się nie na temat. Piękny jest ten samolot. Uwielbiam dawać do pokojów chłopców takie właśnie samoloty, są przecudne i w tym żółtym kolorze jest piękny, jest przepiękny, będzie świetnie się prezentować w jakimś chłopięcym pokoju, ale nie tylko, w sumie dziewczęcym też może. Dlaczego by dziewczyna miała nie lubić samolotów? Też może lubić samoloty. Dobra, i co mamy dalej? Mamy maskotki i mamy światełka. Te światełka, jak zobaczyłam, jak je wyjmowałam, to byłam przezachwycona, bo też mi czegoś takiego brakowało, czegoś bardzo delikatnego, czegoś bardzo dziecięcego i uważam, że są mega piękne. O, uwielbiam, jak zawartość, którą dostajemy, jest uniwersalna. A ta właśnie tutaj taka jest, bo właściwie możemy tego oświetlenia używać nawet i u nastolatków, zaczynając od pokoju niemowlaka, kończąc na pokoju nastolatka i myślę, że nie jedna młoda dorosła też by chciała mieć w swoim pokoju, w swojej sypialni może taką świecącą chmurkę. Jest przepiękna, ja bym sobie nawet mogła zawiesić taką w gabinecie. Jest cudna. Bardzo mi się podoba, więc bardzo uniwersalne obiekty. I jeśli chodzi o zabawki, to mamy trzy nowe, właściwie nie wiem jak to liczyć, dwa nowe pluszaki, jakieś poduszki i skarbonkę. I pluszaki nowe są piękne. To jest tak cudne, tak urocze. Ach, i ta kolorystyka. Uwielbiam tę paletę kolorów. Jest przepiękna i obiekty też są przepiękne. Dalej mamy jeszcze lamcie. O, ojejku, jaka ona piękna. To jest ta lama właśnie z plakatu. I mamy też nowe poduszki, ale są cudne.
oczywiście pasują stylem i kolorem do całego zestawu. Wszystko maxi smart, wszystko piękne, wszystko bardzo dobrze wykonane. Nowa skarbonka, o jaka ładna, dwukolorowa, piękna. O, strasznie mi się ten pakiet podoba. Naprawdę jestem zachwycona tymi meblami. Myślę, że można z nimi stworzyć niesamowite wnętrze dla dzieciaczka. Zbudowałam jeszcze tak totalnie na szybko mały pokój dziewczynki, żeby pokazać Wam, jak można wykorzystać te meble, jak one mogą razem fajnie ze sobą współgrać. Mi się to pomieszczenie bardzo podoba, jest takie ciepłe, jest takie przytulne i te meble sprawiają wrażenie, że chce się tutaj dają taki nastrój faktycznie, że chce się tutaj spędzać czas i chce się tutaj bawić. Myślę, że jakbym była dzieckiem i miałabym taki pokój, albo odwiedzałabym koleżankę, która miałaby taki pokój, to z chęcią bym w takim pomieszczeniu przebywała, bo te meble właśnie tworzą nastrój takiej ciepłej, rodzinnej atmosfery, więc mi się bardzo, bardzo podobają. No i przy okazji macie możliwość, żeby zobaczyć, jak faktycznie można te meble ze sobą łączyć i jak je wykorzystywać. Mam nadzieję, że przegląd Wam się podobał. Jeśli tak, to oczywiście zapraszam do zostawienia łapeczki w górę, komentarza i subskrypcji. Zawsze jest mi bardzo miło, gdy napiszecie mi jakiś komentarz. Zawsze wszystkie komentarze czytam, więc zawsze to ma dla mnie ogromne znaczenie. Oczywiście w opisie czekają na Was linki. Link do Instagrama, link do Discorda i link do mojego drugiego kanału, gdzie Was serdecznie zapraszam. Komentujcie, łapkujcie i subskrybujcie. Dzięki za oglądanie. No i cześć!